pięknie Was witamy w koncercie życzeń Stella. Miała przyjść wiosna, idzie strasznie pomału. Co Ty, Jacku, w tym temacie? Ja myślę, że dzisiaj jest taki specjalny dzień, bo mamy dzień bez handlu, kolejny dzień, niedziela bez handlu. W Rosji trwają wybory prezydenckie, ale jedno się nie zmienia, koncert życzeń Stella. I dlatego myślę, że ta wiosna też przyjdzie. Zapraszamy zatem do życzeń. W minionym tygodniu, 13 marca, imieniny obchodziła pani Bożena Byrciak. Z tej okazji wszystkiego najlepszego. Zdrowia, błogosławieństwa Bożego życzy brat Wojtek z rodziną. Dzisiaj, 18 marca, swoje urodziny obchodzi Urszula Kuś ze Skoczowa. Życzymy Ci szczęścia tak wielkiego, jak ogrom nieba. Słońca, które pomimo zła i okrucieństwa tego świata, dzień po dniu wstaje i obdarza nas ciepłem swoich promieni. Dużo wzlotów i szaleństw. Dobrych, mądrych i oddanych przyjaciół. Cudownych uczuć, które zawsze trafiają w odpowiednie miejsce i do odpowiednich ludzi. Wytrwałości, by każdy dzień był lepszy od poprzedniego oraz aby nieosiągalne cele stały się zdobyczami codzienności. I jeszcze jedno, abyś miłość czerpała z nieskończonego źródła. Tego życzą Ci Zofia i Andrzej Koenig. Także dla pani Urszuli nadeszły życzenia z Niemiec, z Heidelbergu, a nadesłali je córka Lucyna z mężem i wnukami, Adamem i Wojtkiem. Z okazji 77. rocznicy urodzin, kochana mamo i babciu, żyj, nie licząc wcale lat, wciąż z rozkoszą patrz na świat. Siłę ducha, myśli, nóg, niechaj jak dotąd daje Bóg. Zawsze zdrowa, z lekarstw kpi i rozkosznie zawsze śni. Niechaj młodość w duszy wre, ogrzewając życie Twe. Najserdeczniejsze życzenia z okazji Twoich urodzin. Z okazji urodzin dla pani Agnieszki Korzeniewskiej ze Strumienia życzenia błogosławieństwa Bożego, dużo zdrowia, zadowolenia z życia, pomyślności i uśmiechu na co dzień. Życzy kuzynka Jola. A teraz życzenia popłyną do Bażanowic dla pana Zenona Sobczyka. Kiedy 21 marca, czyli w dzień wiosny, obchodzi swoje urodziny. Wytrwałości. Niekończącej się miłości do gór, samych szczęśliwych wycieczek, błękitu nieba nad głową, pogody ducha, uśmiechu, a przede wszystkim zdrowia. Życzą prezesowi członkowie koła PTTK Ślimoki. 17 marca urodziny obchodziła Noemi Cis z Cieszyna. Dużo zdrowia i samych sukcesów na płaszczyźnie osobistej i zawodowej od kolegi Jacka ze szkolnej ławy z Cieszyna. Dla pani Anny Skarg z Dzięgielowa z okazji urodzin najlepsze życzenia. Dużo zdrowia i miłości, moc uśmiechu i słodkości. Mało smutku, trudów, łez, niech się spełni to, co chcesz. Wszystkiego dobrego życzą koleżanki z pracy. 19 marca urodziny obchodzi Aleksandra Melcher. Z tej okazji kolega z Cieszyna przesyła najserdeczniejsze życzenia. Zdrowia i powodzenia w każdym działaniu, a także niesłabnącego zapału, niespożytej energii w pracy zawodowej oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Wszystkiego, o czym marzysz. Olu. Dwóm Józefom Musiołom z Brennej, starzykowi i bratu, na miano najserdeczniejsze życzenia zdrowia, radości i dobrych ludzi naokoło. Skłodochanka. Krystynie i Karolowi Procnerom z Wisły z okazji 45. rocznicy ślubu. Wiele łask od Boga, zdrowia i pociechy z wnuków. Niech czas spędzony z tymi najmłodszymi trochę Was odmłodzi. Pielęgnujcie Waszą miłość. Tego życzą znajomi z Próchnej, Ania i Tomasz. Z okazji imienin dla pana Józefa Węglosza z Pierścia. Najlepsze życzenia. Zdrowia, pomyślności, dużo radości oraz spełnienia marzeń życzy siostra Jolanta Warsińska z rodziną. No i mamy też pierwsze życzenia świąteczne. Życzenia dla kochanej pani Ani Szwarc z PCPR-u z Cieszyna z okazji Świąt Wielkanocnych. Życzę mało pracy, dużo uśmiechu, wiele prezentów i radości, miłych petentów,
Kasia Wojtkiewicz. Pani Aniu, kochana, dziękuję również za serdeczność, uśmiech i dobre słowo. Życzenia świąteczne pani Kasia przesyła również najbliższym. Dla mojego ukochanego taty Szczepana Wojtkiewicza oraz dużego grona przyjaciół i znajomych, którzy mieszkają w większości na Śląsku Cieszyńskim oraz dla mojego ukochanego PDPS-u Pogodna Jesień życzę Wam serdeczności, smacznego jajka, szyneczki, kurczaka, w ogródku zająca kicającego z prezentami, wiele uśmiechu, spokojnego świętowania w gronie rodzinnym i samych pogodnych dni. Pozdrawiam Was ciepło z nadmorza i do zobaczenia w Cieszynie. Gosiu, jestem ciekaw, czy nad morzem też jest śnieg, tak jak dzisiaj u nas. Cię może tam straci przy tym morzu. Może tak. Tymi świątecznymi życzeniami myślę, że dobrze będzie powiedzieć, że czekamy na kolejne świąteczne życzenia od Państwa na Wielkanoc. Oczywiście życzenia są darmowe, można przesyłać je na adres mailowy życzenia@ox.pl. A teraz zapraszamy Was na muzyczny upominek. Żegnają się z Wami Jacek Pożycki i Małgorzata Sztelar-Furmaniuk. Do widzenia. A artyści, którzy zaśpiewają, też są Stella. Choć wstydzę się spojrzeć w oczy.